Zatem witajcie po miesięcznej przerwie, bo tak, po miesiącu miał się ten film pojawić. O nie, mamy końcówkę września, coś poszło nie tak. Chłopaki, znajdźcie wehikuł czasu, muszę się cofnąć do sierpnia. Fuck. Moi drodzy, przepraszam was za to, że ten materiał pojawia się z aż takim opóźnieniem. Jestem leniwą kluchą, albo nie jestem leniwą kluchą, po prostu... Kogo ja oszukuję? Nie wiem, czy ten film pojawia się tak późno. Także jak cześć, ja jestem Monter i witam was bardzo, bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym już niestety przedostatnim na czas jakichś odcinku z serii FNAF po latach. Dzisiaj zajmiemy się bardzo specyficzną odsłoną tego cyklu, która bardzo mocno odróżnia się od wszystkich poprzednich, jak i kolejnej części. Jednak tej kolejnej za bardzo bym nie wliczał do loru. Chociaż może, nie wiem, zajmiemy się tym niedługo. Przynajmniej mam taką nadzieję. Bowiem dziś zajmiemy się FNAF-em 6. Nie FNAF-em 6. Dzisiaj zajmiemy się grą pod tytułem Freddy Fazbear's Pizzeria Simulator, czyli niezależnym spin-offem tajkunowym w świata FNAF-a. A co? Czy też prawdziwym FNAF-em 6 z krwi i kości? Chyba. Naprawdę nie mam pojęcia, czym ta gra finalnie jest. Totalnie. Na dobry początek tego filmu pamiętaj o strzelaniu pod nim kciuka w górę, a także zostawieniu subskrypcji, jeżeli jesteś tutaj nowy. A ja nie zamierzam już aż tak przedłużać. Moi drodzy, proszę rozsiądźcie się wygodnie i po tylu miesiącach czekania dajcie się ponieść FNAF-owi 6 po latach. Zatem zacznijmy oczywiście od zapowiedzi gry, które tutaj były dość interesujące. Bowiem jakiś czas po wydaniu FNAF Sister Location stronę scatgames.com odwiedziły oczy. Oczy Baby, błyskające zieloną barwą. Niedługo później Scott Cawthon poinformował, iż właśnie pracuje nad grą będącą spin-offem, czymś pobocznym, mniejszym tytułem w osadzonym świecie FNAF-a. I wiecie co? Ten trolling trwał przez naprawdę długi czas, nawet po wydaniu gry. Przez jej pierwsze minuty. W skrócie twierdził, iż nadchodzi gra tajkunowa. Tajkunowy spin-off serii. Nie kłamał. Niedługo później miejsce miała premiera poradnika w świecie FNAF, jakiegoś guidebooka czy coś, który koniec końców tym guidebookiem się nie okazał, bo chyba zawierał wszystko to, co fani wiedzieli. Przynajmniej ja to tak pamiętam, nie wiem. Mianowicie chodzi tutaj o Freddy Files. Na jego końcu znajdował się malutki teaser kolejnej części gry, prezentujący przerażającą istotę skąpaną w cieniu i pomarańczy, która mieni jej sylwetkę z tyłu. Czyją sylwetkę, spytacie? Sylwetkę Baby. Homer Crab Baby, Scrap Baby. Oczywiście wszyscy, w tym ja, byliśmy bardzo, bardzo zajarani tym, co tutaj zobaczyliśmy. Niedługo później otrzymaliśmy kolejne zapowiedzi gry, takie jak pluszowy Freddy, tęczowy Freddy czy zamknięte oczy. Niemniej w międzyczasie otrzymywaliśmy także takowe rzeczy, które są naprawdę piękne, jednak zapowiadały one FNAF The Twisted Ones, czyli kolejną powieść z tego świata, które jednak tworzą alternatywną linię wydarzeń. Czytałem tylko Srebrne Oczy i dość prędko się od tej książki odbiłem. Nie wiedzieć czemu. I po pewnym czasie, po bardzo długich oczekiwaniach, dnia 4 grudnia 2017 roku przyszedł tajkunowy spin-off gry. Freddy Fazbear's Pizzeria Simulator. Zatem niechętnie odpalasz grę, bo jesteś troszeczkę zażenowany i zdezorientowany tym, co właśnie pobrałeś i lądujesz tutaj. Personalizujesz swoją własną pizzę, a następnie jako Frediak bierzesz ją i zaczynasz ściskać nią w dzieci, bo to jest super zabawa. Aż tu nagle coś robi się nie tak. Właśnie widzisz, że twój kompek nie domaga. Coś jest nie tak. A, glicze. Kompek nie działa, kompek... Stop. Lądujesz tutaj, w mrocznym pomieszczeniu, a przed tobą leży wymelinowany Jareczek z ostatniej imprezy. I już wiesz, że FNAF 6 is finally with us. I tutaj, zanim zaczniemy omawiać fabułę tej gry, będę musiał wtrącić się na moment do mojego starego filmu na temat Sister Location. Bowiem w tamtym filmie wspomniałem, iż w tamtejszej produkcji wcielałem się w Williama Aftona i to był błąd. Gramy tam jego synem, Michaelem Aftonem, i również w tego samego osobnika wcielamy się też tutaj.
Zatem FFPS ma miejsce po FNAF-ie 3. Nie wiemy do końca w którym roku, czy coś w tym rodzaju, ale z pewnością po roku 2023, czyli po pożarze Fazbear's Fright. Wcielamy się w Michaela Aftona, czyli syna mordercy Williama Aftona, i wraz z nigdy wcześniej nieomawianą w tej serii postacią, czyli Henrym, realizujemy paragraf 4. Zasadniczo pełnimy funkcję swoistego menadżera restauracji. Kupujemy nowe animatrony, sprzęt, generalnie tworzymy zupełnie nową restaurację, która raczej takową zwyczajną restauracją nie jest. Bowiem jest to swoisty wybieg, na którym Henry chce zwabić wszystkie animatrony, a następnie spalić je, by dusze raz na zawsze poszły do nieba bądź do piekła. A skoro mowa już o piekielnej duszy, William Afton. What a deceptive calling. I knew it was a lie the moment I heard it, obviously, but it is intriguing nonetheless. Piekielna dusza. Jednocześnie Springtrap, morderca dzieci, a także wieloletni przyjaciel i współpracownik Henry'ego. Oboje zdają się stać za całym Freddym, animatronami całą resztą. Oboje ściśle współpracowali ze sobą, a ich relację mógłbym porównać do relacji L i Lighta Yagami. Zauważywszy, iż William Afton to ten drugi, ten zły, a Henry to ten pierwszy. Dobry. Jednak poza piekielną duszą Williama Aftona należałoby przynajmniej wspomnieć także o pozostałych animatronach, które odgrywają tutaj bardzo istotną rolę. Pierwszym z nich jest Lefty. W skrócie, jego rola jest taka, by utrzymać marionetkę w środku. Otóż jedne z planów, które jesteśmy w stanie odnaleźć na przestrzeni gry, pokazują, iż zadaniem Lefty'ego jest przytrzymywanie czegoś we wnętrzu siebie. Na to pytanie odpowiedź znajdzie się w devscreenach gry, które pojawiają się sporadycznie po naszej śmierci. Kolejny prezentując Aftona, ała, Baby, Molten Freddy'ego i wreszcie Lefty'ego. I tutaj, jak psu budę, widać, że marionetka znajduje się wewnątrz niego. Następnie Molten Freddy. Co do niego, zdania są chyba dość podzielone, sam też nie jestem zbytnio ekspertem w tym temacie, więc w razie czego proszę o poprawienie w komentarzach. Ja tu jestem tylko dziennikarzem. Jedni twierdzą, iż jest to Ennard, natomiast pozostali, iż jest to miks wszystkich pozostałych animatronów, w sensie oryginalnej piątki pierwszych zabitych dzieci, czyli kolejno od Golden Freddy'ego po Foxy'ego. Jednak nie jestem pewien tego twierdzenia, napiszcie w komentarzach na dole, jak w rzeczywistości było, gdyż ja po prostu tego nie rozumiem. A skoro o tym mowa, produkcja z poziomu swych minigier prezentuje znaczną część historii, która kiedyś była skryta cieniem, bądź została bardzo mocno zretkonowana. Otóż z tej minigry, stylizowanej na stare gry z Pac-Manem, która jest niezwykle ciężka, gra ta zwie się Fruity Maze, Fruity Loop Studio, i wcielamy się tutaj w dziewczynkę, która ma zbierać owoce. Dosyć przystępne, prawda? Otóż nie, ponieważ z czasem wszystko nabiera zgoła innego tempa. Co jakiś czas jesteśmy w stanie zobaczyć malutkie przebłyski dziewczynki, za którą stopniowo będzie pojawiać się Spring Bonnie, i wszyscy dobrze wiemy, kogo ma ta postać symbolizować. Z czasem owoce niestety przemieniają się w martwego psa, którego w przeszłości ludzie powiązali z postacią Mangle. Zupełnie jakby postać ta w rzeczywistości była opętana właśnie przez psiego ducha, i wiecie co? Teoria ta ma naprawdę sporo sensu. Być może właśnie taka jest prawda. Niemniej najbardziej przerażająca rzecz miejsce ma na końcu. Kolejna gra zwie się Midnight Motorist i początkowo zdaje się być niczym istotnym. Jednak to jest Scott Cawthon i on potrafi zrobić wszystko, nawet przejście przez ścianę, które przeniesie nas do zupełnie innej, mega klimatycznej gry z żółtym ziomem, który nawet nie wiemy, kim on jest. Zatem trafiamy do odludnej, deszczowej lokacji, po której możemy dowolnie jeździć samochodem. Możemy podjechać pod bar Juniors, który stał się z czasem obiektem niezliczonych spekulacji fanów. Możemy także odwiedzić pewien dom, w którym znajdziemy typka oglądającego telewizję, a także możemy poruszyć kilka interesujących dialogów. Mówiąc ciekawych, mam na myśli to, że gość mówi, żebyś mnie zostawił dzisiaj w spokoju, a także możemy podejść pod pewne drzwi. Jednak żółty Golo jest faktycznie zdenerwowany tym, iż ktoś je zamknął, zatem idziemy na tyły budynku, by zauważyć, iż okno jest wybite. Kolejna jest trochę bardziej ciekawa.
Security Puppet. Tutaj rzecz jasna wcielamy się w marionetkę, która zamknięta jest w pewnym pudle i musimy tutaj zatrzymywać dzieci, a w zasadzie czekać na dziecko charakteryzujące się zieloną barwą. Niemniej ono czeka na dworze i wkrótce później zostaje zamordowane przez sami wiecie kogo. Co oczywiste, jest to nawiązanie do jednej z minigier w Snuffa 2, tej chyba najbardziej ikonicznej, w której Purple Guy podjeżdża swoim fioletowym Porsche i morduje dziecko, które znajduje się poza budynkiem. Naprawdę mega dołujące, nie lubię takich rzeczy. I w tym momencie Scott sugeruje nam, bądź nawet potwierdza pewną informację. Marionetka, puppet, jest nawiedzona przez ducha córki Henry'ego, która została zamordowana jako pierwsza, jeszcze długo przed pozostałą piątką dzieci. Naprawdę olbrzymia informacja, łamiąca wszelkie oczekiwania. Wow. Niemniej skoro wszystkie bądź większość pobocznych rzeczy mamy już omówioną, przejdźmy do rzeczywistego zakończenia serii, które ma tutaj miejsce. Przynajmniej tymczasowego. Zatem gra ma kilka mocno satyrycznych zakończeń, które nie różnią się za bardzo od siebie, jednak ciekawie będzie wam je przedstawić. Pierwsze złe zakończenie skupia się na tym, iż przez cały tydzień nie uratowałeś ani jednego animatrona, więc Henry wkurza się i wywala cię z roboty. Zakończenie numer 2 także kończy się zwolnieniem cię. Z jakiej to przyczyny? No bo jesteś leniwą kluchą i nie kupiłeś ani jednej rzeczy przez cały tydzień. Bła. W kolejnym zakończeniu kończą ci się pieniądze, więc zostajesz bankrutem i, mówiąc krótko, nie masz hajsu, nie masz działalności, wywalasz. Zakończenie 3, wywalamy. Następne zakończenie kończy się zwolnieniem cię i jednocześnie umieszczeniem cię na czarnej liście ze względu na zbyt dużą ilość pozów, którą dostałeś. Następne zakończenie ma jeszcze gorsze konsekwencje. Otóż w samej grze istnieje pewien produkt, jest super drogi, a zwie się Egg Baby Dead Archive. Jeżeli dodasz to do swojej pizzerii, a następnie w biurze użyjesz tego, dowiesz się m.in. o remnancie, o którym nie zamierzam mówić w tym filmie, bo nie rozumiem tego. Kif to, obejrzyjcie Katona albo Ponguja, bo ja wam tego nie wytłumaczę, nie znam się. Dowiadujesz się tu także o tym, iż Lefty miał w sobie trzymać marionetkę, ale o tym wspomniałem wcześniej, a jednocześnie tutaj po raz pierwszy zostaje wspomniane, iż tajemniczy gość z kasety to Henry, a ty zostajesz wrzucony do szpitala psychiatrycznego, ponieważ wiesz za dużo. I koniec końców dochodzimy do ostatniego zakończenia, które jest tym jedynym i prawdziwym i otrzymasz je po zrobieniu wszystkiego, czego wymaga od ciebie gra, tak naprawdę. W budynku rozpala się ogień, cała pułapka zaczyna płonąć wraz ze wszystkimi animatronami, a także łącznie z tobą. Tak naprawdę pierwotnie nie miałeś otrzymać tej pracy, jednak koniec końców tak się też stało. I istnieje tutaj droga ucieczki, jednak Henry zakłada, iż jesteś osobą, która jeżeli znalazła się w tym miejscu, także chciałaby zejść ze statkiem na dno. Willem idzie do piekła i wszystko kończy się wreszcie dobrze i pięknie. So don't keep the devil waiting, old friend. My daughter, if you can hear me, I knew you would return as well. It's in your nature to protect the innocent. I'm sorry that on that day, the day you were shut out and left to die, no one was there to lift you up into their arms the way you lifted others into yours. And then, what became of you? I should have known you wouldn't be content to disappear. Not my daughter. I couldn't save you then. So let me save you now. It's time to rest for you and for those you have carried in your arms. This ends for all of us in communication. I na sam koniec otrzymujemy ten przepiękny widok nagrobków i dowiadujemy się, iż dusze nareszcie zaznały spokoju i wszystko wróciło do normy. Dowiadujemy się także imion dzieci. Gabriel, Fritz, Suzy i Jeremy, a jednocześnie jeden nagrobek jest zasłonięty przez trawę, więc nie wiemy tak naprawdę, jakie imię nosił Golden Freddy, bo oczywiście o tą postać tutaj chodzi, a gdzieś w tle znajduje się jeszcze jeden nagrobek i ludzie spekulowali, że należy on niby do Williama Aftona, a szczerze sam nie jestem pewien, o co może tu chodzić. Być może jest to Elizabeth, być może jest to córka Henry'ego, nie wiem. Niemniej sam obrazek nie przedstawia imienia tej postaci, jednak wszyscy wiemy, iż brzmi ono Cassidy. I w kwestii fabuły tego FNAF-a to chyba wszystko. Naprawdę ciężko było mi to jakkolwiek zoptymalizować i streścić w takiej formie, by przekazać najważniejsze informacje jak najbardziej rzetelnie, jak najbardziej prawdziwie. Oczywiście pominąłem tutaj Remnant i parę innych kwestii, których za bardzo nie rozumiem. Jakby co, wiecie do kogo się zwrócić, by dowiedzieć się o tych wszystkich rzeczach. Ja się na nich nie znam i tutaj muszę wywiesić
białą flagę. A jak coś, to napiszcie w komentarzach, bym się wreszcie trochę deedukował. A teraz przejdźmy do innych kwestii tej gry, czyli do gameplayu, rozgrywki. Gameplay. Pamiętając ten pierwszy, ubogi, za to ciekawy, trolujący i codziennie robiący ci ciepłe kakałko etap gry, cała reszta jest różna. I wiecie co, zacznijmy od tego, co lubię najmniej, czyli ten bardziej tajkunowy etap gry, który jest taki, okej, kupujesz jakieś rzeczy do pizzerii, robisz to, tamto, nastrajasz ją sobie. Przynajmniej dla mnie nudne i niepotrzebne, ale spokojnie są tutaj jeszcze dwie inne pętle rozgrywki, które są o niebo lepsze. Pierwsza, znacznie mniej cool, zdaje się być bardzo znajoma. Lądujesz w ciaśniejszym niż zwykle pokoju i poza ratowaniem swojego dubska przed animatronami, które tym razem chodzą jedynie wentami, bo nie masz tutaj drzwi, musisz wykonać pewne określone taski, zadania. Kto z nas jest impostorem, panowie? Jeżeli impostor będzie zbliżał się do ciebie, będziesz musiał zapalić specjalne światło wentylacji, które odstraszy animatrona na dalszą odległość. Natomiast jeżeli tego nie zrobisz, zobaczysz najgorszy widok w całej serii, czyli jumpscary w tej grze, które są złe. Nie, no naprawdę, poza jedną rzeczą, którą poruszymy później, jumpscary tutaj wołają o pomstę do nieba. Nie cierpię ich. Nie dlatego, że są straszne, bo nie są, tylko dlatego, że są źle wykonane i nie są wcale przemyślane. Poza tym na twojej drodze stanie także wentylacja, która może się przegrzać, sprawiając, że zemdlejesz. Co także odciśnie solidne piętno na twoim procesie ukończenia nocy. Mamy tu do czynienia także z trzecią sekcją gameplayu, która jest bezapelacyjnie najlepsza w tej grze i jest ona jedną z lepszych w całej serii, mianowicie paragraf czwarty. Tutaj do czynienia masz z jednym animatronem i w zasadzie wszystko polega na słuchaniu nagrań audio i decydowaniem, czy ocalić animatrona, czy może go wyrzucić. Ocalenie da ci dużo kaski, a jednocześnie wrzuci animatrona do poprzedniej sekcji zabawy, przez co będziesz miał kolejnego upierdliwego typa na głowie, który cały czas nawala w twój domofon mówiąc: Seba jest w domu, czy nie ma? Natomiast wyrzucenie animatrona to jest to. I tyle. Poza tym jest tutaj także czwarty aspekt rozgrywki, czyli minigry, o których rozwodziłem się chwilę wcześniej i te wszystkie pozwy sądowe, nie wiadomo co, tego jest tutaj od groma i wiecie co? Nie lubię po prostu rozgrywki tego FNAF-a w wielu aspektach, więc po prostu to pominę, bo jest to nudne, a sam nie potrafię o tym opowiadać, bo w wielu kwestiach to nie jest gra dla mnie. Sorry. Grafika w FPS-a jest dosyć zróżnicowana i myślę, że to określenie idealnie opisuje stylistykę tej gry. Poczynając od tych wszystkich 3D modeli z tej tajkunowej części gry, które zdają się być wręcz wyrwane z taktycznej darmowej gierki na telefon ze sklepu Play, na pieczołowicie oddanych, przerażających i w dużej mierze pięknych modelach animatronów skończywszy. No właśnie, modele animatronów, od czego by tu zacząć? A pomyłki przy pracy zostawmy na sam koniec. Rozpocznijmy od tych co lepszych rzeczy. Zatem na pierwszy ogień leci Molten Freddy, czyli bezapelacyjnie mój ulubiony animatron, który pojawił się w tej części gry. Niektórzy tego jegomości określają także Enardem i ciężko nie przyznać im racji. Na moje oko pozostaje on trochę w duchu Nightmare animatronów z czwartej części gry, jednocześnie co nieco łączy się z Funtime animatronami z Sister Location. Przypomina trochę zniszczonego Funtime Freddy'ego, który wyraźnie ugryziony jest przed ząb czasu, jednak mówiąc w skrócie, jest to plątanina kabli z maską. Lefty natomiast jest moim drugim ulubionym animatronem występującym w tej części. W skrócie jest to Toy Freddy o bardzo ciemnym, wręcz czarnym odcieniu z lekką domieszką czerwieni, dodatkowo pozbawiony jednego oka. Kolejna jest Scrub Baby, której designu aż tak nie lubię, chociaż ta mechaniczna, ogromna, krabia ręka wygląda świetnie, ale animatrony z tej bardziej konsumpcyjnej strony były chyba produkowane z myślą o dzieciach, więc po co zabawce dla dzieci szczypce, za pomocą których może z łatwością odciąć im głowę czy coś? No, głupota, głupota, panie, ale wygląda spoko. Mimo tego, iż totalnie różni się od tej wersji Baby, którą znamy z poprzednika, to i tak wygląda ok. Jednak, o Boże. Jest jeszcze Scraptrap i przepraszam wszystkich fanów za to, co teraz powiem, ale kto to panu tak spiernie? No a tak na poważnie, Scraptrap, Springtrap, jak zwał, tak zwał, tutaj wygląda po prostu okropnie.
Widać tutaj jakieś lekkie przebłyski jego starego, dobrego, ślicznego designu w postaci jego gnijącego wnętrza, które teraz zostało zdominowane przez jeszcze większą ilość kabli. Odcień jego skóry dalej jest taki zgniło-zielony i to jest fajne, ale gdzie podział się stary Springtrap? To po prostu co to jest? Gość wygląda jak fistaszek, dosłownie. Jednak i tak, mimo wszystko, mogło powstać z tego nawet coś dobrego. Sam zamysł tego, iż tutejszy Springtrap jest pozbawiony ręki, jest świetny, ale ktoś to definitywnie spieprzył. I to mocno. Jednak co z całą resztą grafiki? Cóż, jak wspominałem w poprzednim filmie, każdy FNAF zdaje się uderzać w troszeczkę inną kolorystykę. Tak, zdaje mi się, iż ten uderza bardzo mocno w czerwień, pomarańcz, takie ogniste, ciepłe barwy. A najlepiej widać to z poziomu tego pomieszczenia. Pomarańczowe światło mieniące się z latarni, albo z jednej zwyczajnej starej żarówki, której żywotność pomalutku dobiega końca. Coś pięknego. Drugie wnętrze, w którym obcujemy równie często, także wygląda całkiem w porządku. Dość mocno zbliżone jest do Sister Location, przynajmniej tak mi się zdaje. Chociaż i tak zagospodarowane jest dość ubogo, więc nie jestem zbytnio fanem tego pomieszczenia. Minigry cały czas wyglądają w ten sam sposób, więc chyba nie musimy tutaj zbyt dużo mówić. Poza tym, iż są znacznie bardziej szczegółowe i cóż, jestem fanem. A co do tej bardziej tajkunowej części gry, nie lubię takich gier za bardzo, jednak myślę, że w odniesieniu do reszty tytułów tego typu to całość prezentuje się ok. Kwestia audio jest również w porządku. Kilka melodycznych, zlupowanych, przeciętnych motywów, ciekawe i naprawdę straszne odgłosy animatronów i ten jeden utwór. Ach, kocham bardzo, jestem mega fanem. Podsumowując zatem, sekcja audiowizualna w FPS-a jest po prostu przeciętna, mogło być lepiej, mogło być gorzej, gdzieniegdzie jest fajna, gdzieniegdzie jest trochę gorsza, ale i tak jest ok. Podsumowując, chyba myślicie, że ja tego FNAF-a po prostu nie lubię i z jednej strony tak jest, a z drugiej nie. Wiecie co, to po prostu nie jest gra dla mnie. Osobiście lubię, gdy produkt przedstawia ci ciekawą, wciągającą historię, którą faktycznie ta gra przedstawia, tyle że bez zbędnych cięć na te wszystkie niepotrzebne elementy gameplayu. Tak, sekcja tajkunowa, patrzę na ciebie. Jednak z punktu widzenia ogółu to nie jest wada, a wręcz zaleta gry, bo pewnie w większości się to podoba, tylko ja jestem jakiś dziwny. Wspomniany wcześniej drugi aspekt gameplayu też za bardzo mnie podpasował, bo no jest przekombinowany, przynajmniej moim zdaniem. Graficznie gra jest ciekawa, zwięzła pod pewnymi względami, mianowicie jeżeli podzielisz ją na 4 oddzielne części, no dobra na 3. No i jak mógłbym ocenić tego FNAF-a? No nijak, bo nie jestem żadnym recenzentem i w ogóle moje oceny nikogo nie obchodzą, więc wiecie co, chrzanić oceny liczbowe. Raczej, przynajmniej dla mnie, rozczarowująco kończy tę serię pod pewnymi względami, natomiast fabularnie pozamiatał i zrobił to najlepiej jak tylko by się dało. I to automatycznie sprawia, iż ten FNAF jest dobrym FNAF-em. I to naprawdę dobry, konsekwentny i przystępny tytuł. Na w dzisiejszym materiale to byłoby już na tyle, przepraszam, że musieliście czekać na niego aż tak długo. Na kolejny film z Ultimate Custom Night'a nie wiem ile będziecie musieli czekać. Mam nadzieję, że pojawi się to do końca tego roku. I hope so. Mam nadzieję, że się uda. Ja na przyszłe filmy mam zaplanowane kilka interesujących pomysłów. Jeden z nich już kiedyś realizowałem, jednak fajnie byłoby go zremake'ować. Inny za to jest czymś zupełnie nowym, zbudowanym na starych śmieciach, którymi zajmuję się już od kilku lat. A trzeci jest gdzieś daleko i może się pojawi za czas jakiś. Nie wiem. Jednak tym wszystkim zajmiemy się już w przyszłości. Jeżeli film ci się spodobał, pamiętaj, by strzelić pod nim kciukę w górę, zasubskrybować kanał, jeżeli jesteś tutaj nowy, obejrzeć moje poprzednie materiały i wyczekiwać też tych następnych, które będą pojawiać się cyklicznie, często. Zapraszam także do mojego Discorda, Instagrama, Twittera i wszystko inne linki macie w opisie. Moi drodzy, ja się już z wami żegnam, mówi do was Mondar, trzymajcie się do kolejnych materiałów, dobrego dnia, dobrej nocy wam wszystkim, cześć!